Atmosfera jest bardziej domowa, więc to ma również swoje zalety, więc może jesteśmy mniej zestresowani tysiącami pielgrzymów. Dom jest trochę bardziej pusty, ale za to więcej ludzi zaangażowanych jest w takie codzienne obowiązki, mówiąc o sprzątaniu, zmywaniu, przygotowywaniu posiłków. Planujemy więc przeżyć te święta tak najradośniej, jak się da, bo myślę, że optymizm też jest swego rodzaju decyzją. Będą organy grały nieco ciszej, żeby nie dudniło po kościele, natomiast staramy się oczywiście śpiewać tak, jak trzeba i exultet i mieć ognisko rozpalone przed kościołem, dzwonić dzwonami na chwałę na wysokości Bogu, tak żeby przynajmniej komunikować się pomiędzy różnymi kościołami chrześcijańskimi, żebyśmy wiedzieli o swoim istnieniu, że w różnych miejscach rzeczywiście ta liturgia jest sprawowana, nawet jeżeli nie możemy się widzieć, możemy się słyszeć.